dzisiaj gra skubane kurczaki, czyli bardzo fajna gra już dla młodszych dzieci. W zestawie są, słuchajcie, takie drewniane kurczaki, a także ogonki. Każdy kurczak na początku ma jeden ogon, jedno takie pióro tutaj zamiast ogonka. I teraz jak gramy? Naszym kurczakom ustawiamy dookoła taką drogę i tą drogę budujemy z tych jajowatych elementów. Za to w środku są te elementy takie kanciaste. Tak, tu mają podwórze, tu mają swoją drogę. Ustawiamy kurki w takich samych odległościach od siebie, czyli zależnie ile kurek gra, bo nie wszyscy gracze mogą grać. Oczywiście powiem Wam, że najfajniej, już Wam to powiem na początku, jest jak gra czterech graczy. Wtedy te kurki faktycznie szybciej mogą siebie dogonić. Opa. I każda kura na początku ma własne piórko. Tutaj w pupie. Hop. Ustawiamy je. I na początku proponuję, żeby każdy się przyjrzał, jakie są żetony. Można od razu je zakryć, ale fajnie jest, jak się ktoś przyjrzy, to łatwiej jest też zapamiętać i te pierwsze rundy też nie będą takie nudne. A potem odwracamy te żetony z środka. Hop. I teraz o co chodzi? Pierwszy gracz, załóżmy tutaj ta czerwona kurka. Hop. Musi skoczyć do przodu. Żeby ruszyć się na kolejne pole, czyli to takie ze stłuczonym jajkiem, musi wskazać, gdzie leży taki żeton ze stłuczonym jajkiem. Jeżeli wskaże je dobrze, to może się przesunąć. Jeżeli nie, no to zostaje w miejscu. I potem kolejny gracz, niebieski. Też. Czy pamięta, gdzie jest taki kurczaczek? Jeżeli odkryje i faktycznie trafił na tego takiego kurczaka, no to może się przesunąć o pole do przodu. Ale nie kończy swojego ruchu. Odwraca tą kartę. Jeżeli wie, gdzie jest kolejny żeton, czyli tutaj taki zając z pisanką, hop, no to robi kolejny krok. Jeżeli wie dalej, gdzie jest stłuczone jajo, no to hop, może robić ruch do przodu. Gdzie było stłuczone jajo? Tu? Nie, czyli już się nie rusza dalej. No i tak gramy. Co ciekawe, jeżeli w pewnym momencie te kurczaki się dogonią, to zobaczcie, co tu się dzieje. Załóżmy, że ten niebieski jest blisko zielonego. Jeżeli teraz będzie wiedział, gdzie leży ślimak, a leży chyba tutaj, hop, to go przeskakuje i słuchajcie, zabiera mu pióro z ogona i sobie wczepia. I ogólnie wygrywa ta osoba, która po prostu pozabiera piórka innym kurczakom. Więc gra taka nerwalizacja, ale też nieźle ćwicząca pamięć, koncentrację, bo trzeba dobrze pamiętać, gdzie co było. Już po kilku rundach naprawdę się ogarnia, gdzie był jakiś żeton. Tym bardziej, że te jajowate są zawsze po dwa, tak? Są. Więc jeżeli pamięta się, gdzie ktoś miał piórko i samemu się potem na nie na przykład trafi, no to też jest o wiele łatwiej. Naprawdę fajna i bardzo ładnie wykonana gra z drewnianymi elementami oraz tutaj z takiej grubej tektury. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Pa!